Nauczanie domowe 11 sierpnia Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 18, wersety od 1 do 5 i 10. Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie. I nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gadzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jezus spotyka w uczniach sposób myślenia, który należy zmienić, i Jezus robi to. Wykorzystuje okazję, w której apostołowie chcą rywalizować, chcą zasiadać na pierwszych miejscach, chcą być ważni, chcą być docenieni, zauważeni i decydujący. Wówczas Jezus pokazuje kontrast. Oni przychodzą do Jezusa z zapytaniem, aby egzekwować, tak im się wydaje, swoje prawa, swoje możliwości. I w kontraście do tego Jezus przywołuje dziecko, i dziecko przychodzi. To nie ono rości sobie pretensje do czegoś, ono po prostu przychodzi. I na niej Jezus pokazuje jako przykład, jako wzór. W Królestwie Niebieskim nie porównuje się między sobą nikt z jego obywateli. Tam się osoby nie porównują. Do Królestwa Niebieskiego się wchodzi. Porównywanie się. To bardzo ziemski sposób myślenia. Więc Jezus chce, aby przełamać to, co się dzieje w umysłach i sercach apostołów. Chce wypracować w nich nową mentalność mentalność wchodzenia do królestwa, a nie porównywania się, rywalizowania o to, że tam w tym królestwie będę miał jakąś znaczną funkcję czy rolę. Jezus pokazuje: jeżeli nie odmienicie się. I tu jest takie słowo, które jest w stronie biernej, czyli nie pozwolicie się przekształcić, nie pozwolicie się przepracować w sobie komuś, czyli Ojcu, Duchowi Świętemu, Jezusowi Mistrzowi. Jeżeli nie pozwolicie na to, nie wejdziecie do tego królestwa, bo wasz sposób myślenia jest ziemski, jest Czasowy. Pochodzi z innej rzeczywistości. Do Królestwa Niebieskiego się wchodzi, a nie rywalizuje. Przed bramami królestwa zostaje wszelka rywalizacja. Ona nie dostanie się tam. Więc jeżeli nie pozwolicie się przekształcić wewnątrz w myśleniu, odmienić, to nie będziecie w stanie wejść do tego królestwa, bo nie posłuchacie, jak to dziecko prostego zaproszenia. Prostego postawienia w tym miejscu, którym jest Królestwo Boże. Ta odmiana polega też na tym, że ja nie chcę siebie uważać za większego. Dlatego Jezus mówi: kto się uniży, czyli rozpocznie proces odwrotny? Ja nie chcę rywalizować, ja nie chcę się porównywać, ja nie chcę dopominać się swojego. To nawrócenie, to obrócenie się bardzo dobrze pokazuje werset 10, w którym Jezus pokazuje, co robią aniołowie. Stróżowie tych dzieci. Oni wpatrują się w oblicze ojca. To jest to zwrócenie się we właściwy sposób. Dzieci patrzą na swoich rodziców. Dzieci wpatrują się w mamę i w tatę. Dzieci są przykładem tego dobrego. Uzależnienia od tych, którzy dla dzieci wszystko mogą, są najlepsi, najpiękniejsi, najwspanialsi. Tak my, jako dzieci, mamy wpatrywać się w oblicze ojca. Tak my mamy się pozwolić, obrócić w jego kierunku, aby stopniały w nas wszelkie myśli o rywalizacji, o wywyższaniu się, o złym traktowaniu drugiego człowieka. O poniżaniu jego. My mamy być właśnie jak przeniknięte miłością, radością dzieci, które wpatrując się w twarz swojego Taty, chcą przy nim być i dlatego wchodzimy. Dziecko nie wypracowuje czegoś. Ono dziedziczy. Ono zostaje zaproszone do Królestwa, bo to jest nasze dziedzictwo wypracowane przez Jezusa. Nie rywalizujemy z Jezusem. Kto jest większy? Jezus czy my? A Jezus uniżył samego siebie. Jezus nie chciał porównywać siebie z innymi, nie chciał rywalizować, on chciał służyć, być jako najmniejszy. Stąd wezwanie dla każdego z nas, aby pozwolić się zaprosić to znaczy pozwolić się też przemienić w sposobie myślenia. Pozwolić w sobie wybudować nową mentalność. Mentalność dziecka Bożego, mentalność dziecka Królestwa, mentalność kogoś zaproszonego do wpatrywania się w oblicze Boga. Tu nie trzeba się porównywać. Tu nie trzeba pytać, kto to lepiej robi. Tu jest zachwyt nad tym, który nas zaprosił.